No i wieczór. Właśnie pokazałem, że byłem w szpitalu. I dobrze. Będziecie mieli dobre wiadomości. Jestem w domu. Nic się nie działo, nic się nie stało. Ogółem. Tak musiało być. Tak musi być. O. Kolację zjem. O, jedną zjadłem w samochodzie. Nie dadzą zjeść. Tak to jest właśnie. Ja to specjalnie wyszedłem. Byłem u Kamila. To dobrze. W pracy nie chcę przyjechać, pojadę taryfu. Bo taryfu pojechałem do Kamila. Tak. To jest co, taryfał. Tak. To mi obchodzi. Ale ty byś jeździł. Halo? Słucham? A to jak to, bank? Dobra. Do widzenia, nie kanclerzu. Podzielasz to możesz umiesz, ale ciebie. Młodziaczka, ja mam twój numer telefonu, wiesz? I mnie wystarczy. A co cię obchodzi? A co pogratulować czemu? Jakiego mieszkania? Trudnego. Słucham? Jest na głośniku. Jakie dobre kolacje. Słucham? A jak kto? Wojtek? No, ciężko, o, bardzo. A ty? Co masz? Dzięki, to do domu. Daj dupę na kogoś. Weszłem. I wiesz, więcej nie jedłem. Cały tutaj i słyszycie. Jego wypowiedź. Widzisz, już gratuluję, leciałem, że
gdzie mnie wykańczasz? I co tak ciężko oddychasz? Ja? Pytałem się u mnie. Co tak ciężko oddychasz? Coś się wykańczasz? Gratuluję Wojtkę, że mają darmowe mieszkanie. Stranie, tak jak w bunkrze. I pozdrawiam policję. I karetkę pogotowie pozdrów. I też pozdrawiam. Karetkę pogotowie pozdrów. Przepraszam bardzo, nie będę nagrywał, bo... Lecz pozdrów. Odczep się ode mnie. Już. Lecz komentarzem, bo...